Zawód tradera należy do jednego z najbardziej wymagających. Z jednej strony ogromny stres, z drugiej strony presja na wyniki, presja czasu. Do tego trzeba jeszcze koniecznie doliczyć specyficzną wiedzę. Znalezienie dobrego tradera to często zadanie bardzo trudne. O tym, jak to zrobić, o tym porozmawiamy z panem Rafałem Glinickim z VSA Trader. Dzień dobry, witam pana. Witam serdecznie. Panie Rafale, pan dwukrotnie był laureatem takiego prestiżowego konkursu. Znalazł się pan w top 10 najlepszych traderów na świecie. Jak dzisiaj znaleźć dobrego tradera? Jakie cechy wyróżniają dobrego tradera? Przede wszystkim to jest zawód, który oczywiście nie może wykonywać każdy, tak samo jak zawodem chirurga czy jakimkolwiek innym wymagającym oprócz czynnika wiedzowego bardzo dobre przygotowanie psychiczne. Jak to wygląda to przygotowanie psychiczne? Przede wszystkim wynika jedna rzecz z tego, że taka osoba musi być przygotowana i zdobyć umiejętności pracy pod presją, pracy pod czynnikami stresu, czyli podejmowanie decyzji w warunkach, bym powiedział, troszeczkę zagrożenia. Ja bardzo często porównuję zawód tradera do zawodu snajpera, nazwijmy to zawodu jako profesjonalisty, osoby, która wykonuje na zlecenie, mówiąc krótko, pracę snajperską. I teraz możemy wziąć kogoś, wyszkolić go bardzo dobrze i na strzelnicy on będzie strzelał same dziesiątki, dziewiątki. I teraz pytanie, czy możemy go puścić do boju? Jeżeli nie będzie miał dobrego mentalnego przygotowania psychicznego, to tak naprawdę potem on ma się zmierzyć z tą rzeczywistością, gdzie w lunecie ma żywą osobę, to już nie jest tarcza, gdzie może być zagrożenie jego życia, że ktoś odpowie na ten jego strzał w formie reakcji i tak dalej. W związku z tym on może się tam spalić. I teraz cała sprawa polega na tym, żeby też bardzo dobrze tą osobę przygotować do wejścia na ten żywy rynek, czyli do wejścia, jak my to nazywamy, w bój po prostu. Czyli jeszcze zanim wejdziemy głębiej w detale, jaka jest zasadnicza różnica między traderem a inwestorem, bo ona jest niezwykle istotna? Przede wszystkim inna kalkulacja ryzyka, od tego trzeba zacząć. Ryzyko, to jest podstawa tutaj do rozróżnienia. Tak, to jest podstawa i druga rzecz, trader się dużo częściej myli niż inwestor. Jeżeli byśmy patrzyli na takiego inwestora, gdzie słowo inwestor przemówi do każdego, że ktoś inwestuje w budowę hotelu, na przykład na 10 hoteli, 65% jego inwestycji by upadało, no to w tym momencie wiadomo, że on w tej branży no nie ma szans praktycznie rzecz biorąc zafunkcjonować. A u tradera to norma? U tradera to jest norma. 60% to nie jest nic złego, jeżeli jego skuteczność jest na poziomie dobrych transakcji. 35% super, 40% to już jest naprawdę profesjonalista, ponieważ przy odpowiednim zysku do ryzyka, czyli tej potencjalnej straty, jaką my nazywamy stop lossem, a take profita, czyli tam, gdzie będzie realizował swoje zyski, musi być ważna proporcja, czyli na przykład na każdy 1000, który stawia na ryzyko, potencjalny zarobek musi być 4, 5, a nawet więcej. Stąd jeżeli jego skuteczność będzie tak niska, w cudzysłowie, jak około 35%, to i tak przy utrzymaniu odpowiedniego poziomu zysku do ryzyka będzie profitowy. I to jest bardzo ważne. Na czym polega projekt Żółwia? Bo państwo organizujecie ten on jest dosyć, powiedziałbym, specyficzny. Na czym to polega? Jak szukacie takich perełek wśród osób, które potencjalnie mogą się okazać takim dobrym traderem? Ja powiem tak, to jest jakby projekt, który zawsze mi się podobał. Już kiedyś, jak zaczynałem sam swoją przygodę z inwestowaniem, to pamiętam jak dziś, że na mnie zrobiło to strasznie duże wrażenie, że ktoś wziął, wyszkolił ludzi, dał im swoją kasę i oni na tym grali w zespole i zrobili sukces. I to przez pewien czas nie było wielu w ogóle materiałów dostępnych na ten temat, było gdzieś to tam jakimś mitem okryte. I w pewnym momencie, kiedy sam już okrzepnąłem, jak to się mówi w tej branży, poszedłem do wniosku, że fajnie było coś takiego zrobić, po prostu przeżyć coś takiego, zmontować ekipę fajnych ludzi, znaleźć ich przede wszystkim, to co pan wspomniał, co nie jest proste, zmontować taką ekipę, dać im swoje pieniądze, dać im sposób, w jaki sposób mają to robić, a że sam tą drogę przeszedłem, to wiem, co funkcjonuje, a co nie, przypilnować tego i to realizujemy. Natomiast znalezienie takich osób, no to jest inna sprawa, ponieważ w pierwotnym projekcie oni twierdzili, że można z każdego zrobić każdego. To tak jakbyśmy twierdzili, że z każdego można zrobić prawnika. Pan już zaznaczył, że tak się nie da. Nie, oczywiście. Czy każdego można zrobić chirurga. I my to dzielimy na takie dwa etapy. No, była rozmowa rekrutacyjna, podczas której żeśmy poznawali taką osobę. Wcześniej oczywiście wysyłały ankiety. Z tych ankiet część osób już też odpadała i
na tej rozmowie rekrutacyjnej cel był bardzo ważny, żeby zobaczyć, czy procesor tej osoby w ogóle wchłonie tą wiedzę. Ja wiem, że to, co teraz powiem, może nie jest do końca fajne. Jak to wygląda w praktyce? Ponieważ trzeba przyjąć określoną wiedzę. Na rynku jest takie przekonanie, że zarabianie pieniędzy jest łatwe. Ja uważam, że jest nietrudne, ale jeszcze łatwiejsze jest ich tracenie. Tak jest moje zdanie. I ktoś, kto wchodzi na rynek, myśląc, że to jest proste, raczej podąża w tą drugą stronę, czyli je traci. Jeżeli to było takie łatwe, to kto by wstawał o 6 rano, 7 czy 4 w nocy i wykonywał ciężkie zawody? Wystarczyłoby parę kliknięć i wszyscy byliby ustawieni. Tak nie jest. W związku z tym trzeba zdobyć określoną specjalistyczną wiedzę, a to wymaga czasu. Najpierw z tą wiedzą, żeby jej się nauczyć, czyli pojemności procesora, która jest w stanie to przyjąć. Czasu, czyli tego tak zwanego, my to nazywamy backgroundu rodzinno-zawodowego, bo jeżeli ktoś pracuje od rana do wieczora, do tego ma rodzinę, której musi poświęcić czas, to nie ma też czasu na to, żeby stać się profesjonalistą w jakiejś branży. Musi poświęcić jakiś czas, czy z rodziny, czy z życia zawodowego, żeby go wykroić na to, żeby zainwestować go w swoje nowe przedsięwzięcie. No, uczymy się nowego biznesu, więc jednorazowe spotkanie z kimś, czy przeczytanie jednej książki, czy obejrzenie jednego webinaru nie zrobi z nikogo zawodowca, który będzie regularnie w tym momencie zarabiał na rynku. Jak wygląda taka droga żółwia, mówiąc wprost? Czyli oczywiście po etapie zgłoszenia, potem etap rekrutacji, gdzie mieliśmy średnio 3-4 osoby na jedno miejsce, przechodzimy do etapu szkolenia. Czyli jest to etap zdobywania takiej wiedzy, gdzie mieliśmy raz na miesiąc, raz na półtora zjazd, podczas, w międzyczasie którego były różnego rodzaju zadania sprawdzające tą wiedzę, która była wykładana, jak i również webinary doszkalające z tej wiedzy, która była do tej pory przedstawiana. To wszystko się kończy egzaminem, czyli egzamin, który sprawdza nie tyle umiejętność danej osoby, ale umiejętność już okrzepnięcia w tej wiedzy i widzenia tych rzeczy, które były w tym momencie przedstawiane. I podczas takiego egzaminu no, statystyki były takie, że 50% nie zdawało. Najczęściej tłumaczenia były takie, albo się okazało, że jednak czas mu nie pozwolił na naukę, on się nie spodziewał, że to jest jednak tak dużo wiedzy, gdzie my uprzedzaliśmy, że tej wiedzy jest bardzo dużo, że jeżeli się nie poświęci regularnie w tym momencie czasu na to, to po trzecim zjeździe będzie się siedzieć jak na tureckim kazaniu, no bo ja wtedy się powołuję na rzeczy z pierwszego, z drugiego zjazdu i zapinam te klocki jakby już w tym momencie na całość. Więc takie były skuteczności. Oczywiście były takie wyniki, gdzie osoby robiły również 90% skuteczności na egzaminie, odpowiedzi na pytania i to dosyć ciężki egzamin jest, bo są tak, dwa bloki wykresowe, gdzie są zadania z analizy wykresów i jeden blok testowy. Czyli egzamin trwa około 6 godzin w sumie, zajmuje cały dzień, więc sprawdza dokładnie, czy ktoś się tego nauczył, czy nie. No ale skoro ja mam przekazać swoje pieniądze komuś potem do decyzyjności, to ja muszę mieć pewność, że on zrozumiał, co ja do niego mówiłem, mówiąc w ten sposób. I teraz, tak jak wspomniałem, tłumaczenia były różne, prawda? Więc najczęściej to był brak czasu, ponieważ te osoby, które zostały wybrane, zostały tak wybrane, że skoro ktoś skończył studia, nauczył się czegoś w życiu, czy wykonuje określone zawody, czy ma określone predyspozycje, nie byłoby problemu, żeby się tego nauczył, ale najczęstszym problemem był ten czas. Tak jak z tych osób, które nam tak odpowiadały. Oczywiście oni mają egzamin jeszcze jeden poprawkowy, jeżeli go nie zdadzą, to już koniec. To jest koniec. I teraz te osoby, które zdały egzamin, przechodzą na fazę demo. I to, co jest piękne, to jest właśnie w fazie teraz demo, musimy nauczyć się zastosować tą wiedzę już w praktyce. Czyli uczymy się praktyki. Dlatego ja bardzo właśnie podoba się to porównanie do tego snajpera, bo to jest tak, jakbyśmy na sali wykładowej najpierw uczyli się obroni, liczyli w jaki sposób wiatr wpływa na przesunięcie kuli i tak dalej, czyli wszystką, całą teorię. I teraz przechodzimy na strzelnicę, zanim pójdziemy w bój. I ten etap właśnie demo to jest to przejście, bym powiedział, na tą strzelnicę. Mhm. Ile osób Państwo szukacie, kogo i na jakich warunkach, że tak powiem? W tej chwili wygląda to w ten sposób, że proces szukania osób do projektu Żółwia został zakończony, ponieważ mamy już tak dużą grupę, którą w tym momencie strajdujemy. Druga grupa, która w tej chwili jest trenowana i czeka na wejście na live, że czasowo nie jesteśmy w stanie już więcej osób przyjąć, ale oczywiście kapitał również, który dysponujemy, też jest w jakiś sposób ograniczony. W związku z tym też mieliśmy wiele pytań i wiele maili z tego tytułu, czy jeszcze można dołączyć do projektu, jak to wygląda. I dlatego zdecydowaliśmy się zrobić taki kurs mentorship, gdzie pokażemy najpierw w teorii,
podczas wykładów, jak wyglądają nasze scenariusze, jakie są najważniejsze zasady, które stosujemy w tym momencie. Potem będzie część praktyczna, czyli live z nami na naszym trading roomie, na żywo, cały dzień przegrania, jaki sposób te scenariusze stosujemy. W międzyczasie również będą webinary, gdzie będziemy pokazywać, jak żeśmy to na rynku stosowali na bieżąco. I taka osoba nabędzie takie umiejętności, które mu pozwolą na te scenariusze, tak jak na co dzień my w grupie Żółwia tradujemy. Więc chcieliśmy dać coś takiego, ponieważ jest, no mówię, tak duże oczekiwanie osób i też tych, które się nie dostały, a gdzieś tam mają żal w tym momencie i piszą do nas, że fajnie byłoby się dostać. Wspomniał Pan o wiedzy, ten etap mamy już za sobą. Załóżmy, że tę wiedzę mamy. Jak zweryfikować odporność na stres? Tak do głowy mi przychodzi takie szkolenie Navy Seals, które jest organizowane. To jest cały taki piekielny tydzień, gdzie tych żołnierzy, którzy do miana tego komandosa tam aspirują, ich się testuje właśnie pod względem odporności na stres. A jak to wygląda w przypadku tradera? U nas jest troszeczkę mniej lajtowo. Mniej lajtowo tak. Niż... Okay. Znaczy, może w tym sensie, że nie ma tygodnia, jest weekend po prostu spędzony. Robiliśmy to w Szklarskiej Porębie na instalacjach wysokościowych, gdzie wprowadzaliśmy danego uczestnika w czynnik stresowy, jakim jest czynnik wysokościowy i zagrożenie życia. Oczywiście on jest przypięty, wszystko jest pod kontrolą specjalistów, ale każdy z nas postawiony w takiej sytuacji jest wyrzut adrenaliny, jest wyrzut kortyzolu, czyli tych czynników, które również się pojawiają w momencie, kiedy on jest przed wzięciem pozycji bądź podczas prowadzenia pozycji, kiedy nie ona idzie przeciwko tutaj jego kierunkowi. I to, co jest fajne, z naszych statystyk wynika, że ktoś, kto nauczony jest wiedzy, poddany temu czynnikowi, nie do końca zawsze potrafi z tej wiedzy skorzystać. I jak to wygląda? Po zejściu z takiej instalacji, kiedy ta cała mieszanka chemiczna, drżące ręce, kortyzol, to wszystko jest w nas, jeden z naszych tutaj superwajzorów daje mu w tym momencie proste zadanie. Proste zadanie, które siedząc przy monitorze jest w stanie rozwiązać, no bym powiedział, z zamkniętymi oczami jednym ruchem ręki. I nagle się okazuje, że nawet były takie osoby, a wcześniej musi się podpisać drukowanymi literami, zapominały swojego nazwiska. Było kilku takich kandydatów i one nawet nie zafunkcjonowały w tym momencie w środowisku realnym na rynku. Ale mało kto na trzy zadania, które ma do rozwiązania, robi 100% dobrze. I też nasza statystyka jest taka, że z tych osób, które 100% zrobiły te zadania dobrze, to, czyli z tej najwęższej tak, grupy. Dokładnie, to 95% zafunkcjonowało potem w realu. One były w stanie zarządzić. Oczywiście my wcześniej, podczas szkolenia, dajemy im określone techniki, żeby one potrafiły sobie poradzić z tym wyrzutem, bądź zrobić prewencję, nie doprowadzić do takiego właśnie w tym momencie wyrzutu. Są to różnego rodzaju właśnie techniki. Tak, żeby zachować ten umysł. I on w tym momencie, po zejściu z takiej instalacji, jest troszeczkę taki, no bardziej wyciszony niż ci wszyscy rozemocjonowane osoby. Bierze zadanie, pach, aha, to jest to, koncentracja na wykonaniu, pach, 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 czyst. Potem sprawdzamy, okazuje się, że 3 dobrze. 2 dobrze, to już jest super. Natomiast wszyscy ci, którzy mieli 1 albo 0, no to praktycznie rzecz biorąc, ich statystyka, że weszli na real, to jest również mniej niż 90%, że nie. W związku z tym to pokazuje, to daje takie troszeczkę przedpole. Jak to jest z Pana doświadczenia? Jak wyobrażam sobie, że kolejnym takim istotnym elementem jest umiejętność podejmowania decyzji. Jeżeli mamy do czynienia ze stresem, jeżeli mamy do czynienia z sytuacjami takimi, gdzie jest duża niepewność, to ludzie mają tendencję do tego, żeby podjęcie decyzji przeciągać w czasie. Czy jak Pan widzi na przykład kogoś, kto w sytuacji stresowej podejmuje konkretną decyzję, bez względu na to, czy jest ona słuszna, czy nie, ale podejmuje, to jest Pan w stanie ocenić, czy to jest dobry kandydat, czy nie? Sposób, w jaki podejmuje. Tak. Okay. Znaczy, tutaj troszeczkę to wygląda inaczej, tak bym to określił, ponieważ proces decyzyjny jest zdefiniowany. Czyli nie ma czegoś takiego, że ktoś sobie myśli, a może tak, a może siak, a zróbmy to. On ma konkretny proces decyzyjny, gdzie ma odfajkować, czy te punkty są spełnione, czy nie. W związku z tym, jeżeli są spełnione, to wchodzi w rynek. Jeżeli nie są spełnione, nie ma prawa wejść. I teraz cała sprawa polega na tym, że wskutek silnych emocji, coś, co mu się wydaje, że w tej chwili jest spełnione, biorę go na konsultację za tydzień i się pytam tak, słuchaj, czy tu był wolumen korekcyjny?
bo w tym scenariuszu wymagane jest dojście na wolumenie korekcyjnym. On mówi, no był. Ja mówię, no był, no bo skoro zagrałeś, skoro zapisałeś, że był, to pewnie tak. Zwróćmy teraz uwagę na wykres. I bierzemy print screena tej sytuacji dokładnie z tego dnia, z tego zagrania. I on tak na mnie patrzy, patrzy na ten print screen i mówi, no teraz nie ma. Ja mówię, to jak to jest możliwe? Zaczynam się śmiać, że wtedy był dla ciebie, a teraz nie ma. Czy twoja wiedza się zmieniła? No nie, przecież wiesz, jak ma wyglądać wolumen korekcji. No tak, to teraz uważasz, że go nie ma. No i on wtedy tak robi, to jak to się stało, że ja wtedy myślałem, że jest? I to jest właśnie to, o czym rozmawiałem, czyli ten czynnik w tym momencie psychologiczny, że był w tak silnym napięciu, stresie, bo może brakowało mu do końca miesiąca wyniku, żeby przejść na wyższą ilość kontraktów. Może w tym momencie miał akurat 3 straty pod rząd, a to by była czwarta. W związku z tym u niego to wywołało w tym momencie ten czynnik stresowy. Albo są to jego początki i boi się o autoprezentację, co sobie pomyśle, jak będzie sobie na przykład radził w tym momencie. Bo to też jest często stres, bo przecież nie gra na swoich pieniądzach, tylko na moich. W związku z tym cała sprawa polega na tym, że jest jasno zdefiniowany proces decyzyjny i na skutek tych emocji robimy te błędy. Często jak rozmawiam z osobami, tak chociażby na ostatniej konferencji Wall Street, gdzie podchodzą osoby, zadajemy sobie różne pytania, dyskutujemy, jest wesoło w kuluarach, często można sobie porozmawiać o pewnych rzeczach mniej oficjalnie niż jest to na takich oficjalnych wykładach. I te osoby często mówią, no ale jak to zrobić? Przecież on se zapisał, że jak to będzie, to on będzie to trzymał, że dopóki tego nie zobaczy, to nie puści tego waloru. I nagle pojawia się zysk, to jest też odwrotna sytuacja, pojawia się euforia, zalewa w tym momencie mózg określoną chemiczną mieszanką i on nagle ten walor puszcza. Po czym on jeszcze dalej rośnie, przecież mój cel był inny. I teraz być może na skutek strat, które miał wcześniej, chciał zabezpieczyć sobie już tą pozycję, ten poziom bólu, takiego progu, ale to była irracjonalna decyzja, bo ktoś ze świeżą głową, kto by wszedł na jego miejsce, by poprowadził tą pozycję idealnie. I cała sprawa dąży do tego, żeby z czasem pracować właśnie nad tą stroną mentalną i my tym traderom, którzy już są po tej części merytorycznej, po tej części zdobywania tej wiedzy, takiej, no, nazwijmy to, potrzebnej do wykonywania tego wszystkiego, strasznie dużą uwagę poświęcamy właśnie tej stronie mentalnej. Czy z tego, co Pan mówi, wyłania się niezwykle interesujący przekaz, pokazujący, jaka jest jak gdyby proporcja w psychologii, a czegoś, co mieści się w obrębie teorii gier, prawda, że jak podejmujemy decyzje. Wspomniał Pan o tym, że traderzy, którzy do Państwa trafiają, ci aspirujący, grają na Pana pieniądzach. Więc to jest też pewnego rodzaju Pana inwestycja, żeby tych ludzi pozyskać. Tak, to prawda. Dobry trader z perspektywy zwrotów, jeżeli tutaj popatrzymy, to jaki dla Pana? Znaczy, dobry trader to jest taki, który przede wszystkim inaczej. Mamy to wszystko tak poukładane, że on i tak nie może zrobić dziennej straty, niż jest założona. Nie może wziąć większą ilość trade'ów, niż jest założona. Więc to jest tak, że ja mam dokładnie policzone, ile mogę dziennie stracić, bo muszę mieć takie... Nie można mieć tego czynnika niepewności w formie wyczyszczenia konta, czy niepanowania nad tym, co się dzieje. A z drugiej strony mam zaufanie do swojej wiedzy, że jeżeli będzie kontynuował tą krucjatę i nawet zrobi 2 czy 3 straty pod rząd, to nic nie szkodzi. Jeżeli te zagrania będą dobre jakościowo, to ma dalej tak robić. Bo w tym momencie wejdzie w zagranie, gdzie mu da 6 do 1, 7 do 1 i te 3 odrobi, a 4 będzie do przodu. I na tym właśnie cała ta sprawa polega. Tylko sztuką jest go zmotywować, kiedy on ma pierwsze 2 zagrania złe i ma zrobić 3. Tak? I to jest właśnie ta praca mentalna. Albo, bo wiadomo, że jak masz pierwsze dobrze, drugie masz dobre, to w 3 wchodzisz jak młody bóg. I bardzo często też właśnie się popełnia błędy. I potem bierzemy takiego delikwenta na dywanik, mówimy, słuchaj, no pierwsze 2 zagrania super, a to 3, on tak patrzy, no ale byłem fajnie zarobiony. Ja mówię, no to super, ale to nie traktuj tego jak coś ekstra, tylko to już jest kapitał. Każde zagranie ma być dobre jakościowo i w związku z tym w tym 3 złamał te zasady, bo miał ten luz. Jaki problem? Ja sam pamiętam po sobie, jak zarobiłem pierwsze bardzo dobre pieniądze i notabene to była bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ proszę opowiedzieć właśnie, jak to wyglądało. To było z jednej strony zdarzenie bardzo ciekawe, z drugiej strony dosyć traumatyczne, gdzie skończyło się w miarę dobrze, a mianowicie otwierałem pozycję na kontraktach terminowych tuż przed zamknięciem rynku w piątek. I sytuacja wygląda w ten sposób, że łączę się, to jeszcze było wtedy, kiedy
mieliśmy te połączenia internetowe takie, jak to były przed wielu, wielu lat. No i patrzę, jest to połączenie, wprawdzie tam ta kreska jest taka dosyć, można powiedzieć, nie za wielka. Składam zlecenie 200 sel, prawda? Ustawiłem stop lossa, wszystko super, poszło. No i odpowiedź mam, że nie ma połączenia w ogóle z serwerem. To co robię? Jeszcze raz patrzę, 2 minuty do zamknięcia rynku, 200 sel, weszło. Zalogowałem się za 5 minut, za chwilę patrzę, że nie mam 200 na pozycji na minus, tylko mam raz 200 i drugi raz 200. Przeliczyłem szybko kapitał, popatrzyłem, mówię, Jezus Maria, jestem mega przelewarowany. Jeżeli ja teraz w poniedziałek otworzymy się z luką, to nie dość, że stracę to, co mam, to jeszcze będę musiał uzupełnić rachunek. Prawda? I to był najgorszy weekend, bym powiedział, wtedy w moim życiu. Ponieważ cały czas myślałem, siedziałem, co się zadzieje, w jaki sposób to zafunkcjonuje, jeżeli chodzi teraz o tą sytuację. I teraz jaka była akcja? Otwieramy się w poniedziałek, otwieram rachunek i wiem jedno, jeżeli nie widzę otwarcia przy tej świecy, która zamknęła się w piątek, to znaczy, że jest luka. Tylko pytanie, w którą stronę? Jak w górę, to mnie nie ma. Jak jeszcze bardzo w górę, to nie ma mojego rachunku. Jak mega w górę, to mam problemy. W związku z tym patrzę, otworzyliśmy się, nie widzę cen otwarcia, więc patrzę po wykresie, u góry nie ma. Patrzę po wykresie, na dole jest. Więc w tym momencie to były tak silne emocje, że co zrobiłem? Zamknąłem tą pozycję. Zarobiłem wtedy bardzo duże pieniądze, ale stres, jaki przy tym przeżyłem, bym powiedział, sposób, w jaki to zrobiłem, doszedłem do wniosku, że nigdy już tak nie będę robił. Przez 2 tygodnie nie byłem w stanie wejść w rynek wtedy. Dlaczego? Mimo, że miałem zarobione pieniądze, tak? I cała sprawa polega na tym, żeby taki sposób przyjmować rozgrywanie transakcji, żeby, mówiąc krótko, zachować to BHP psychiki. Stąd my na przykład nie przetrzymujemy nigdy pozycji przez weekend, nie przetrzymujemy pozycji przez noc, tylko gramy intradayowo, ponieważ jesteśmy w stanie w tym bardzo dobrze kontrolować straty. Bo jedyną rzeczą, jaką na rynku możesz kontrolować, to są właśnie straty. I w momencie, kiedy zaczniesz precyzyjnie kontrolować straty i patrzeć nad zyskiem do ryzyka, to nagle zacznie twój rachunek w tym momencie przerastać. Większość szuka sposobu, żeby z tysiąca złotych zrobić milion w rok. Excel wyliczy wszystko, nie ma najmniejszego problemu. Natomiast realność tego zdarzenia to jest jak wygrana w totolotka. W związku z tym pytanie jest takie, czy potraktujemy to jako biznes, konkretną pracę, zdobycie wiedzy, umiejętności, a potem konsekwentna, naprawdę ciężka praca, czy w tym momencie będziemy łapać tego złotego grala, te złote, cudowne systemy i tak dalej. Każdy musi sobie w tym momencie na to pytanie odpowiedzieć. Dwukrotnie trafił Pan do tej dziesiątki najlepszych traderów na świecie. Jakie transakcje za tym stały z Pana perspektywy? Pamięta Pan ten moment? Ja powiem tak, pamiętam tylko bardzo dobrze to, że towarzyszyły temu bardzo duże emocje autoprezentacji, tak? Ponieważ wielu znajomych widziało, że już jestem w tym konkursie, a konkurs trwał rok, nie tydzień. W związku z tym miałem co jakiś czas telefony, no i jak? O, widzę, że ci trochę spadło. I teraz pod taką presją zajmowanie tych transakcji było dużo trudne. I to pamiętam, tą taką presję społeczną w cudzysłowie, jak to wyjdzie, prawda? Również pamiętam to, że po pierwszym razie, jak zająłem miejsce w pierwszej dziesiątce, a wtedy chyba pierwszy w Polsce, z tego co kojarzę, to było oczywiście tak, no jasne, miałeś szczęście. Ja mówię tak, przez rok miałem szczęście. Mówię, to jest przecież suma transakcji. I sobie pomyślałem, dobra, jeżeli uważacie, że miałem szczęście, to ja to zrobię jeszcze raz. No i jak zrobiłem to jeszcze raz, no to oczywiście w tym momencie, no tak, no ale tobie to się udało, tak? I to już, czyli nikt nie pomyślał, mało osób pomyślało, że też mogłoby to zrobić, bo skoro ktoś jeden to zrobił, to dlaczego ktoś inny nie może tego powtórzyć? Tylko trzeba po prostu wziąć pewną matrycę, którą się będzie powielało. Tak samo jak ktoś zrobił super pączek, super biznes z pączkami, a w tej chwili mamy we Wrocławiu świetną pączkarnię i ktoś również ma super przepis na to i to robi. I ja uważam, że jak najbardziej jest to do zrobienia. Tylko trzeba mieć to know-how. I to jest chyba kwintesencja nie tylko w tradingu, ale i generalnie w biznesie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Rafał Glinicki, VSA Trader, dziękuję bardzo, był Państwa i moim gościem. Dziękuję raz jeszcze.